W tym filmie opowiem Wam trochę o liczbach, a w następnych filmach z tej serii przypatrzymy się bliżej niektórym własnościom liczb. Zaczniemy od liczb wymiernych. No i liczby wymierne to jest inna nazwa na ułamki. No więc ułamek. Co to jest ułamek? No ułamek to jest iloraz dwóch liczb całkowitych. Może to napiszmy ułamek. Równa się iloraz dwóch liczb całkowitych. No dobrze, to jakie mamy tutaj ułamki? Na przykład, wypiszmy parę przykładów. No, 2/3. A, na przykład ułamek 2/3. Teraz co? Teraz wiemy, że ten ułamek może być zapisany jako iloraz różnych liczb całkowitych. Na przykład 2/3 to jest to samo co 4/6. To jest to samo co 12/18. To jest również to samo co -4/-6. Kolejny przykład 51/17. A 51/17. No, 51/17, prawda, to jest to samo co 3. To jest to samo co 3/1, to jest to samo co 6/2. Czyli jeżeli zgodzimy się, że ułamek to jest iloraz dwóch liczb całkowitych, no to wśród tych ułamków mamy również same liczby całkowite. A same liczby całkowite są ilorazami liczb całkowitych. Każda liczba całkowita jest ilorazem innych liczb całkowitych. No, liczby ujemne jeszcze może, na przykład -7. Na -7 to jest to samo co -7/1, to jest to samo co -14/2, albo 14/-2. Czyli wszystkie te ułamki w tym znaczeniu, wśród których są wszystkie liczby całkowite, razem te liczby nazywamy liczbami wymiernymi. No, również liczby, które na pierwszy rzut oka nie są ilorazami liczb całkowitych, na przykład liczba 2,57 podzielona przez 3,21. Tak? Czy ta liczba jest liczbą wymierną? No, czyli pytanie, czy ona się daje zapisać jako iloraz dwóch liczb całkowitych? No i oczywiście daje się, ponieważ to jest to samo co 257, prawda? Mnożymy przez 100 te dwie liczby, co oczywiście nie zmienia wyniku dzielenia i widzimy, że ta liczba jest ilorazem dwóch liczb całkowitych. No dobrze, czyli wszystkie liczby wymierne, czyli wszystkie ułamki mamy. No i pytanie, czy istnieją jakieś inne liczby? No i pewnie istnieją, skoro te znane nam liczby nazywamy liczbami wymiernymi, a nie po prostu liczba. No i okazuje się, że pewne bardzo znane w matematyce liczby, nie są liczbami wymiernymi. Tu mamy przykłady. No i te liczby, które nie są wymierne, nazywamy po prostu liczbami niewymiernymi. I pierwszą taką liczbą jest liczba pi. No, co to jest pi? Więc pi to jest stosunek, czyli to jest długość okręgu, stosunek długości okręgu do jego średnicy. No, czyli rysujemy okrąg. Ten okrąg ma średnicę. Jeżeli długość tego okręgu nazwiemy L, a długość średnicy nazwiemy D, no to to pi to jest L, stosunek długości do średnicy. I okazuje się, że to nie jest liczba wymierna, czyli ten stosunek nie daje się zapisać jako iloraz dwóch liczb całkowitych. No i tu jest taka symboliczna równość, prawda? Ona jest symboliczna w tym sensie, że to jest rozwinięcie dziesiętne liczby pi. Ono się nie kończy i to jest zaznaczone tymi kropeczkami. Prawda? Czyli ta równość tutaj nie oznacza, że pi jest równe, że to jest rozwinięcie dziesiętne pi. Na pi ma nieskończone rozwinięcie dziesiętne. Czyli
nie można zapisać w postaci skończonego rozwinięcia dziesiętnego i to symbolizują te trzy kropeczki. Teraz również pewne liczby wymierne mają nieskończone rozwinięcia dziesiętne. Na przykład 1 trzecia, jeżeli próbujemy wykonać pisemne dzielenie 1 przez 3, no to widzimy, że dostajemy same trójki w tym. Prawda? Czyli, no i to symbolicznie oznaczamy 0,3 w nawiasie. Prawda? Czyli to rozwinięcie dziesiętne również jest nieskończone, ale jest okresowe. Prawda? Tutaj długość okresu jest 1 i okresem jest liczba 3. Prawda? Ta liczba 3 się powtarza. W przypadku pi sytuacja jest inna. Nie ma takiego fragmentu rozwinięcia. Nie jest tak, że pewien ciąg cyfr powtarza się tak jak tutaj za każdym razem. Więc to jest liczba pi. Następną znaną liczbą niewymierną jest liczba e. Tu jest znowuż jej fragment, kilka pierwszych cyfr rozwinięcia dziesiętnego. Również rozwinięcie jest nieskończone. Teraz ona nie ma tak prostej definicji jak liczba pi. No, obejrzyjcie jakiś film z analizy, wtedy to jest liczba, która ma analityczną definicję. Te dwie liczby są związane w pewien zaskakujący sposób i to znowuż pewnie w jakimś filmie o analizie, o liczbach zespolonych jest. Kolejną liczbą, znaną liczbą, która również jest liczbą niewymierną, to jest tak zwana liczba złotego podziału. Więc co to jest za liczba? Otóż czyli to jest tak zwany złoty podział. Liczba złotego, złoty. To jest też liczba znana, złoty podział. I ona się pojawia w następującym kontekście. Powiedzmy, że mamy odcinek i chcemy go podzielić na dwie części. Jedna część to jest część A, a druga część to jest część B. Przy czym życzymy sobie, aby stosunek długości całego odcinka, czyli A plus B do A, był taki sam jak A do B. I okazuje się, że wtedy to jest właśnie fi, które też jest liczbą niewymierną. No i wreszcie ostatnia z tych znanych liczb, to jest liczba pierwiastek z dwóch. I znowu w jednym z następnych filmów pokażemy, że nie istnieje liczba wymierna, która podniesiona do kwadratu jest równa 2. Innymi słowy, pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną. No dobrze, możecie się zapytać, no dobrze, mamy te nasze liczby wymierne i kilka takich dziwnych liczb, które są niewymierne. Czy my się musimy nimi przejmować? Czy one są... Czy to są jakieś osobliwości, czy po prostu tych liczb jest bardzo dużo? Ile ich jest? Tak? Takie nieprecyzyjne pytanie możemy sobie zadać. No i okazuje się, że ich jest bardzo dużo. No, w pewnym sensie nawet więcej niż tych dobrze znanych liczb wymiernych, ale my też w jednym z następnych filmów pokażemy, że ich jest tyle. Tych liczb niewymiernych jest wystarczająca ilość, aby pomiędzy każdymi dwoma liczbami wymiernymi, czyli tu mamy liczbę wymierną jakąkolwiek, tu mamy liczbę wymierną drugą. Możemy to na osi liczbowej sobie zaznaczyć. Mamy dowolne dwie liczby na osi liczbowej. Okazuje się, że pomiędzy dowolnymi dwoma liczbami wymiernymi gdzieś pomiędzy nimi znajdziemy liczbę niewymierną. Wystarczająco dużo niewymier ich jest. Jak znajdziemy jedną, to tak naprawdę między każdymi dwoma liczbami wymiernymi jest nieskończenie wiele liczb niewymiernych. I oczywiście między każdymi liczbami wymiernymi jest nieskończenie wiele liczb wymiernych. Więc te dwa zbiory liczb tak się przeplatają między sobą.